Przewielebny Ojcze Prowincjale, ukochani bracia w kapłaństwie i zakonie, kochane siostry i bracia, przyjaciele świętej pamięci ojca Malachiasza, Piotra Makucha. Zapewne wszyscy, jak tu jesteśmy, zadajemy sobie to jedno pytanie. Czy nie mogło być inaczej? Czy to był jedyny prawdziwy scenariusz na to życie? I zapewne wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy swoją odpowiedź. Ale jedyną prawdziwą odpowiedź daje Bóg, który przed chwilą przeczytanej Ewangelii mówi: kto spożywa moje ciało i pije krew moją, ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I z tą myślą dzisiaj musimy nie tylko podziękować Panu Bogu za dzieło życia świętej pamięci Malachiasza, ale za każdy jego dzień przeżyty między nami, dla nas i dla tego, którego wybrał i umiłował nade wszystko. Ojciec Malachiasz, dla nas, zakonników Malachiasz. Dla wielu z was Piotr. Albo jeszcze inaczej, Piotruś. Bo chociaż już miał tyle lat na swoim grzbiecie, to wciąż słyszał: ukochany Piotrusiu. Bo taki był. Bezbronny, bezradny czasami, ale przemiły, przeuprzejmy, delikatny, subtelny. Piotruś. I to najlepiej charakteryzuje mojego przyjaciela. Zaczynaliśmy razem 36 lat temu. Piotruś zawsze miał czas dla drugiego człowieka. Potrafił jak nikt słuchać. Niewiele mówił. Potrafił rozbrajająco się uśmiechać wtedy, gdy człowiekowi nie było do śmiechu. Potem dojrzewał. Wraz z nami na studiach do przyjęcia największej tajemnicy w swoim życiu, a mianowicie daru kapłaństwa, który nie pragnął zatrzymać dla siebie, ale którym pragnął się dzielić. Stąd pomysł, aby tuż po święceniach wybrać się na misję na Ukrainę. Tam trochę podupadł na zdrowiu. Kto wie, czy nie tam rozpoczęła się najtrudniejsza jego droga krzyżowa w życiu. Powrócił do Polski. Pracował w różnych klasztorach. Pracował również w Lublinie, gdzie zostawił całe swoje serce, trudząc się przy budowie nowego kościoła świętego brata Alberta, który dzisiaj mu z góry pewno dziękuję za tą okruszynę chleba, którą dzisiaj on sam stanowi. Później choroba zaczęła z nim solidną walkę. I ostatnie 15 lat jego życia to nieustanna walka. O życie, o godność, o miłość. Wciąż pragnął miłości. Dlatego tak wiele jej dawał w koło. Wszyscy ci, którzy
dzisiaj są tutaj obok Niego, mogą o tym zaświadczyć. Kochał nie tylko rodzinę zakonną, której oddał całe swoje życie. Nie uciekł, jak to niektórzy zrobili. W momencie trudności zrzucili habit i weszli na inną drogę. On drogi kapłaństwa nie porzucił. Ani na chwilę. Nie porzucił zakonu. I zakon też go nie porzucił. Zawsze przy nim był. Zawsze stał na straży jego mocnych i słabych stron życia. Bo zakon to matka. A matka to jest ta, która kocha nie za coś, tylko kogoś. I on tej miłości doświadczał. Dlatego chciał tą miłością się dzielić. W miarę swoich ludzkich możliwości. Doświadczenia życia powodowały wielkie zarypirowanie na tej jego drodze do dojrzewania, do dzisiejszego dnia. 2008 rok. Odchodzi mama. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Któż tak bardzo ważny dla niego. Podcięło mu nogi i skrzydła. Potem brat, bratowa. I właściwie ostatnim promykiem nadziei Karolina, którą zawsze mówił, chyba przez wzgląd na to, że tak bardzo kochał swojego brata, Karola. Jechaliśmy do Karoli, aby ją odwiedzić. Tu chrzciliśmy jej dziecko. Cieszyliśmy się, że ma wspaniałego męża, Przemka. I tyle, co mogliśmy zrobić, to być przy nim. Może nie zawsze to odpowiadało ich oczekiwaniom, ale zawsze na miarę tych możliwości, które były, starał się być z rodziną i dla rodziny. W Sędziszowie druga część rodziny, wujek Staszek, z taką radością tam jechał. Ale też z duszą na ramieniu. Bo chciał być. Chciał być wpisany na zawsze w drzewo, które wrósł. Dlatego dzisiaj, kochana rodzino, pamiętajcie o tym, że Pan Bóg z waszej rodziny dał wam kogoś wielkiego i wspaniałego na drodze waszego życia, kapłana, na którego słowo ludziom odpuszczało się grzechy, na którego słowo Chrystus obecny w ciele i krwi przychodził do was. To jest tajemnica tego powołania. I to jest jedyna miara, z którą dzisiaj przychodzimy zmierzyć życie świętej pamięci ojca Malachiasza. Patrzmy na to, co było dobre w jego życiu. A dobra jest wiele, tylko dobro nie krzyczy. To zło wciąż się reklamuje. Wciąż próbuje zakrzyczeć dobro. My dzisiaj musimy stanąć w prawdzie. Bo tylko prawda nie tylko nas wyzwoli, ale też i tego, którego dzisiaj opłakujemy i którego chcemy oddać dobremu Bogu. Właściwie, kochane siostry i kochani bracia, psalm, który był tak pięknie wyśpiewany dzisiaj,
czasie tej Eucharystii. Jest streszczeniem życia Malachiasza. Jak refren, wciąż pojawiało się w jego życiu słowa: Pan mym pasterzem i nie brak mi niczego. To był skromny człowiek. Nie nadał za marnościami tego świata. Ale jednocześnie był bardzo bogaty. Bo to, co ulokował w swoim życiu, ulokował w Panu Bogu. Miał wiele talentów. Był wspaniałym fotografem. Jego wrażliwość sprawiała, że te zdjęcia, które pozostawił po sobie, nigdy nie przestaną żyć swoim życiem. Pod koniec życia próbował wrócić do tego, co niegdyś wypełniało całe jego życie, ale już nie miał siły. Zdradliwa choroba wciąż toczyła jego życie. Wciąż odbierała mu chęć do życia. Pan jest moim pasterzem. Prowadzi mnie na wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Przez wodna swoją chwałę. Bo moje drogi nie są drogami waszymi. Nie jesteśmy tutaj po to, by rozsądzać, czy ta droga była właściwa, czy nie. Jesteśmy tutaj dzisiaj Panu po to, by Panu Bogu podziękować za każdy krok przemierzony tej drogi. Kochane siostry i kochani bracia, w swoim życiu nie tylko na klerykówce i nowicjacie miałem okazję być blisko Malachiasza. Spotkaliśmy się jeszcze w Lublinie, potem w Kalwarii i w Piotrkowie. Nigdy nie nazwę tego czasu straconym. Te spotkania dały mi wiele. Ostatnie spotkanie to w Krakowie w czasie jego imienin, gdzie jeszcze raz, jak przyjaciel, próbowałem oderwać go do lotu, ale już był bardzo zmęczony. Nie był w stanie zobaczyć, że ma skrzydła. A może po prostu rozpiął te skrzydła po to, by wyruszyć w drogę do Boga. Wierzę w to bardzo mocno, że dzisiaj jest tam, gdzie powinien być. W ramionach dobrego Ojca, obok tych, których tu na ziemi kochał, a którzy z otwartymi ramionami witają go dzisiaj w domu Ojca, gdzie specjalnie dla Niego przygotowano mieszkanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.